Gmina Krzywiń przypomina wielki plac budowy. Nie tak dawno zakończono kilka dużych inwestycji, a już realizowane są kolejne. Jedną z nich jest budowa drogi na krzywińskim osiedlu młodych. Nawierzchnia jezdni zostanie utwardzona kostką brukową. W ramach zadania, które opiewa na ponad 1 200 000 zł, powstanie także sieć kanalizacji deszczowej o długości 1400 metrów. Projekt dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych. Drugie z aktualnie trwających w obrębie miasta zadań, oprócz charakteru zakresu rozwoju infrastruktury technicznej, posiada także duże znaczenie gospodarcze. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy aktywizacji gospodarczej w Krzywiniu to kolejna inwestycja, która ma przede wszystkim rozbudowywać infrastrukturalnie miasto i gminę Krzywiń, zwłaszcza miasto, a również i infrastrukturalnie wspomóc m.in. naszych przedsiębiorców w Krzywiniu. Rozbudowana sieć zostanie dołączona do istniejącej już wybudowanej niedawno sieci kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu za kwotę blisko 250 tysięcy złotych. Warto dodać, że wymienione inwestycje to nie jedyne tegoroczne plany samorządu gminy Krzywiń. Pod koniec marca podpisano bowiem umowę na wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Czerwona Wieś, Krzywiń i Jerka.